zgromadzeniem Słowa Bożego, więc Słowo w moim życiu rolę odgrywać musi, ale nie tylko to wpisane w nazwę zgromadzenia, ale także to deklamowane i czytane w pokoju i deklamowane w czasie mszy świętej, i deklamowane w czasie wspólnych spotkań i słyszane w mediach i słyszane na ulicy. Ważny fragment dla mnie, to może nie jeden, ale wszystkie fragmenty związane z obrazem uczty. Bo mało jest ludzi, którzy nie lubią jeść, pić i spać. I ja się od tych ludzi nie wyłamuję, jeść, pić i spać lubię i lubię odpoczywać, bo człowiek przeznaczony jest do Królestwa Niebieskiego, a w Królestwie Niebieskim głównie będziemy jeść, pić i odpoczywać. Dlatego symbol, obraz uczty jest dla mnie bardzo ważny. On daje siły do tego, żeby tutaj nie tylko jeść, pić i spać i odpoczywać, ale też zrobić coś konkretnego, żeby to Królestwo Boże szerzyło się na krańce ziemi i żeby potem te krańce jak najwięcej ludzi przekroczyło i dostało się do Królestwa Niebieskiego, by już na zawsze jeść, spać i odpoczywać. Także to jest przede wszystkim 25 rozdział Izajasza, także mówię, że Pan dla tych, których umiłował i którzy Go słuchają, przygotował ucztę. Ucztę z wybornego mięsa, z tłustego mięsa i z wybornych win. I potem to nawet przebija prorok, mówiąc ucztę z najtłustszego mięsa i z najwyborniejszych win. Każdy może sam siebie w tym odnaleźć i zrozumieć, co to znaczy, jak ktoś poda do dobrze zastawionego stołu, jak ktoś się obsłuży. Wtedy czujesz się bezpiecznie, czujesz się najedzony, masz zapewniony byt. Możesz śpiewać, tańczyć, rozmawiać i radować się i odpoczywać na wieki. W Piśmie Świętym najbardziej zachęcają mnie opisy uczty, aczkolwiek każde inne też, te, które przynaglają nas do pracy, do działania i tak dalej, i tak dalej.